W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o tym, co mogłaby zrobić opozycja, żeby pokazać w Senacie, że naprawdę czymś istotnym różni się od Prawa i Sprawiedliwości. Klub Tygodnik Trudnowskiego. Opozycja ma większość w Senacie. Przez ostatnie miesiące słyszeliśmy wielokrotnie o tym, jak wielka to ma być zmiana, jak wielki to ma być przełom w polskiej polityce. W ostatnich tygodniach te emocje już naprawdę sięgnęły zenitu. Ostatecznie Grzegorz Schetyna ogłosił, że wraz z przejęciem Senatu przez opozycję skończyła się w Polsce totalna władza. Chciałbym dedykować to głosowanie i tę decyzję Senatu prezesowi Kaczyńskiemu, który powiedział, że opozycja totalna się skończyła. Chciałem mu powiedzieć, że dzisiaj, teraz skończyła się władza totalna, że trzeba szanować opozycję, trzeba szanować Senat, trzeba szanować Izbę Wyższą. Gratuluję, panie profesorze. Czy rzeczywiście opozycja będzie w Senacie prezentowała inny sposób prowadzenia polityki niż ten, do którego się przyzwyczailiśmy? Cóż, no ja mam sporo wątpliwości. Jak wiecie, jakiś czas temu ogłaszaliśmy Pakt Demokratyczny, zestaw postulatów kierowanych zarówno do władzy, jak i do opozycji. No i jednym z naszych postulatów było to, żeby reprezentacja w ciałach kolegialnych i Senatu, i Sejmu była możliwie reprezentatywna i tworzona z szacunkiem dla mniejszości. Na razie w pięcioosobowym prezydium Senatu będziemy mieli tylko jednego przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, który ma przecież 48 na 100 senatorów. W poprzedniej kadencji ta proporcja była taka sama, no tylko jednak senatorów opozycji było istotnie mniej. Postulowaliśmy, by co najmniej dwa miejsca zostały zagwarantowane mniejszości. Nie doczekaliśmy się realizacji tego postulatu. Czy więc możemy się spodziewać jakiejś poważnej, istotnej zmiany w sposobie prowadzenia polityki? Zobaczymy. Na początek, na zachętę dla Senatu tej kadencji, powiemy dzisiaj o pięciu konkretnych pomysłach, które w sposób proobywatelski i prodemokratyczny opozycja mogłaby w tym Senacie zrealizować. Czy to się zdarzy? Sprawdzimy za 4 lata. Co w ogóle oznacza Senat dla opozycji? Po pierwsze, każdy projekt ustawy będzie mógł być procedowany o 30 dni dłużej. Senat ma prawo, by 30 dni rozpatrywać projekt zgłoszony przez Sejm. Dotychczas w poprzedniej kadencji zdarzało się tak, że zaraz po wyjściu projektu z Sejmu trafiał on do Senatu. Teraz rzeczywiście opozycja na pewno będzie opóźniała proces legislacyjny. Po drugie, będzie miała istotną rolę w kreowaniu nominacji. W przypadku wyborów na takie funkcje jak prezes Najwyższej Izby Kontroli czy Rzecznik Praw Obywatelskich Senat dzisiaj będzie mógł blokować decyzję Sejmu tak długo, aż nie padnie propozycja, która jest dla Senatu do zaakceptowania. Ale to nie wszystko. Senat ma przede wszystkim inicjatywę ustawodawczą, to znaczy może tworzyć projekty ustaw, które muszą przez większość senacką być uchwalone, wtedy trafiają do Sejmu i przechodzą przez cały proces legislacyjny, no ale przez sam fakt, że zostały poparte przez całą Izbę, będą miały dużo większy potencjał niż te projekty, które są zgłaszane w Sejmie przez mniejszościową opozycję. Teoretycznie opozycja mająca większość w Senacie zapowiada dziś, że będzie bardzo ochoczo z tego prawa korzystała. W jaki konkretny sposób mogłaby pokazać, że stanowi prawo inaczej niż Prawo i Sprawiedliwość? Tutaj mamy dwa bardzo konkretne testy, przed którymi warto opozycję postawić. Pierwsza fundamentalna kwestia to konsultacje senackich projektów ustaw. Ile razy słyszeliście w mediach ostatnich 4 lat narzekania opozycji na to, że partia rządząca przeprowadza projekty bez poważnych konsultacji, bez pytania o zdanie strony społecznej? No właśnie, dziesiątki, jeśli nie setki razy, sami zresztą w Klubie Jagiellońskim wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę. Teoretycznie regulamin Senatu przewiduje, że takie konsultacje mogą być prowadzone również w tej Izbie. Projekt powinien trafić na stronę Senatu, powinien zostać skierowany do wszystkich obywateli, tak żeby każdy obywatel, każda organizacja społeczna, każda firma i każdy interesariusz mógł zabrać głos, który powinien zostać w procesie stanowienia prawa potraktowany bardzo poważnie. Mamy w Polsce cały szereg ciekawych dokumentów, które określają takie dobre zasady konsultowania projektów ustaw, projektów aktów prawnych. One dotyczą zarówno Sejmu, zarówno procesu rządowego, jak i mogą dotyczyć Senatu, czy na przykład aktów samorządowych. Nie jest z tym najlepiej. Większość polityków, kiedy realnie sprawuje władzę, tak naprawdę ma te konsultacje głęboko w nosie. No i w Senacie jest
jest teraz duża szansa na to, żeby opozycja pokazała, że te konsultacje potraktuje naprawdę poważnie. Po pierwsze, każdy z projektów, który będzie trafiał, który będzie procedowany przez Senat jako właśnie taka potencjalna senacka inicjatywa ustawodawcza, powinien być przeprowadzany przez takie wzorcowe konsultacje, możliwie szerokie, w możliwie długim czasie i wreszcie bardzo ważną zasadą każdych konsultacji jest to, żeby do każdej uwagi zgłoszonej przez interesariuszy, konsultujących, w takim końcowym raporcie się odnieść. Tak naprawdę to bardzo duże wyzwanie, ogrom pracy, który po stronie konsultującego leży. Zobaczymy, czy w Senacie rzeczywiście opozycja będzie chciała robić to, czego brak bardzo często zarzucała Prawu i Sprawiedliwości w rządzie. Kolejna kwestia ważna w procesie stanowienia prawa, którą przewiduje wprost regulamin Senatu, to organizowanie wysłuchania publicznego. Wysłuchanie publiczne to taka specyficzna forma konsultacji, czyli takie spotkanie, na którym nie tylko omawia się zgłoszone pisemne uwagi, ale zaprasza się wszystkie osoby zainteresowane do tego, żeby wyraziły swoje zdanie, zadały pytania, zgłosiły uwagi, żeby ta prawdziwa, otwarta dyskusja na temat tego, jak taki projekt powinien wyglądać, miała charakter powszechny, otwarty, a jednocześnie decydujący, czyli w tym przypadku członkowie komisji senackich mogli naprawdę usłyszeć, jakie jest zdanie obywateli i wszystkich podmiotów, dla których stanowione prawo jest istotne. W teorii znów, wysłuchania publiczne w Polsce mamy już od wielu lat, niezbyt często korzystała z nich jakakolwiek władza, pewnie rzeczywiście w ciągu ostatnich lat 4 mieliśmy tych wysłuchań publicznych organizowanych przez władzę jeszcze mniej niż w przyszłości. Mamy cały szereg znów bardzo ciekawych opracowań dotyczących tego, dlaczego wysłuchania publiczne są ważne, w jaki sposób powinny być przeprowadzone, co należy w nich zmienić, żeby faktycznie stanowiły kluczowy element procesu stanowienia prawa. No i znów to bardzo duże wyzwanie dla stanowiących prawo. To oni muszą zorganizować ten proces, to oni muszą sprawić, żeby osoby, które na takie wysłuchanie publiczne przyszły, czuły, że ich głos miał znaczenie, a nie był tylko takim zgłaszaniem weta, czy zgłaszaniem swoich wątpliwości, który ostatecznie jest przez decydujących lekceważony. Przy każdym projekcie senackim wydaje się, takie wysłuchanie publiczne powinno zostać zorganizowane również po to, żeby pokazać, że prawo stanowione przez Senat jest stanowione zupełnie inaczej niż przyzwyczaiły nas do tego ostatnie lata. Czy senatorowie się na to zdecydują? Czy większość opozycyjna w Senacie będzie gotowa do tego, żeby każdy projekt nie tylko konsultować, ale również organizować w jego sprawie wysłuchanie publiczne? Zobaczymy. Kolejna kwestia, bardzo ciekawa i bardzo symptomatyczna, to to, jak Senat będzie traktował obywatelskie prawo do petycji. Prawo do petycji w Polsce to jest w ogóle fantastyczna, fascynująca historia. Jest ono zagwarantowane konstytucyjnie, ale na ustawę, która to prawo konstytucyjne, jakim jest prawo obywateli do kierowania petycji do władz publicznych, na taką ustawę czekaliśmy od uchwalenia konstytucji równych 18 lat. 18 lat trwało, zanim to prawo z martwego przepisu konstytucji stało się rzeczywiście ustawą, która obowiązuje polskie władze. Rzeczywiście senaty poprzednich kadencji mają tutaj swoje zasługi, bo to one jako pierwsze we własnym regulaminie wprowadziły możliwość kierowania do Senatu petycji, a po drugie w istotnym stopniu odpowiadały za stworzenie tego projektu ustawy, który co prawda powstawał bardzo długo, ale ostatecznie pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej został uchwalony. W poprzedniej kadencji Senatu do Senatu skierowano 379 petycji, które szczegółowo dotyczą bardzo różnych problemów legislacyjnych, na które obywatele zwracają uwagę. To są najróżniejsze tematy, czasami powszechne, dotyczące systemu politycznego, bardzo ważnych przepisów, czasami zupełnie niszowe, sektorowe, pokazujące, że czyjś konkretny problem można by rozwiązać drobną ustawową zmianą. Jak się łatwo domyślić, większość z tych petycji niespecjalnie interesowało dotychczas jakąkolwiek władzę. Zdecydowana większość z nich nie była przekuwana w senackie projekty ustaw. Teoretycznie senatorowie mogliby w tej kadencji pokazać, że są takim pasem transmisyjnym między obywatelami a systemem stanowienia prawa, żeby wszystkie dobre pomysły, które pojawiają się z inicjatywy obywateli, były przez Senat przekształcane w projekty ustaw. Czy to się wydarzy? Czy możemy się spodziewać w tej kadencji 300-kilkudziesięciu projektów ustaw wymyślonych przez obywateli, a zaadoptowanych i przełożonych na język prawny już przez senatorów? Bardzo ciekawe wyzwanie. Gdyby senatorowie rzeczywiście się na to zdecydowali, byłbym pod dużym wrażeniem i uznał, że pokazali w polskiej polityce pewną nową jakość. Jaki był podstawowy zarzut opozycji w ostatnich latach kierowany w stronę polityków partii rządzącej? Że nie słuchają obywateli, lekceważą opinię obywateli i że forsują zmiany, które nie mają obywatelskiej legitymizacji.
Co można z tym zrobić w przypadku Senatu? Obok tego, że senatorowie mogą tworzyć własne projekty ustaw i przeprowadzać je lepiej niż robi to dzisiejszy Sejm czy robi to rząd, teoretycznie Senat ma również prawo inicjatywy referendalnej. Jeżeli jakaś sprawa jest zdaniem opozycji rzeczywiście tak kluczowa i tak istotna, nic nie stoi na przeszkodzie, by Senat wychodził z takimi inicjatywami jak zorganizowanie referendum w konkretnej sprawie. Oczywiście taki wniosek Senatu później znów trafia do Sejmu, mógłby być przez większość sejmową zablokowany, no ale to nie zmienia faktu, że takie jawne, jasne opowiedzenie się za demokracją referendalną przez opozycję mogłoby być wyraźnym symbolem, że zamierza prowadzić swoją politykę inaczej niż działo się to w latach 2007-2015, kiedy wszystkie właściwie obywatelskie inicjatywy referendalne były mielone, lekceważone i nierealizowane przez rządzącą wówczas Platformę Obywatelską. Czy teraz będzie inaczej? Cóż, w programie Platformy Obywatelskiej widzimy postulaty związane ze wzmocnieniem prawa do referendum. W Senacie opozycja ma dzisiaj wielką szansę do tego, żeby pokazać, że te postulaty na rzecz referendów i na rzecz demokracji bezpośredniej traktuje zupełnie poważnie. Czy doczekamy się przez tę kadencję Senatu jakiejkolwiek senackiej inicjatywy referendalnej? Śmiem wątpić. Ale jeżeli tak się stanie i będzie to w temacie, który rzeczywiście wymaga głosu obywateli i jest w stanie rozwiązać jakiś problem lepiej niż robi to dzisiejsza większość czy mniejszość parlamentarna, byłbym gorąco za takim rozwiązaniem. Jest jeszcze jedna szansa na to, żeby Senat pokazał, że rzeczywiście opozycja opowiada się dzisiaj za bardziej proobywatelską, bliską ludziom polityką. To kwestia nowa, a mianowicie fakt, że Senat wybiera ławników do Sądu Najwyższego. Wcześniej takiej instytucji nie było, to efekt zmian, które w ostatnich latach zostały przeprowadzone w wymiarze sprawiedliwości, a konkretnie postulat, który był zawarty w tym prezydenckim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym. Wcześniej ławników mieliśmy w sądach powszechnych, od teraz są również w Sądzie Najwyższym. Kim są ławnicy? To osoby, które nie są zawodowymi sędziami, które nie są prawnikami, które korzystając ze swojego doświadczenia życiowego, wypełniając zupełnie inne zawody na co dzień, wspierają sąd w podejmowaniu decyzji w ważnych kwestiach, zarówno w sądach powszechnych, jak i teraz w dwóch izbach Sądu Najwyższego, czyli w Izbie Dyscyplinarnej i w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Teoretycznie to bardzo duża zmiana. Może się zdarzyć sytuacja, w której to opinia ławnika będzie decydująca, a na pewno ci ławnicy są w stanie, jak często słyszeliśmy, oderwanych od rzeczywistości sędziów Sądu Najwyższego sprowadzić na ziemię i pokazać, jak wygląda to z perspektywy takiej prostej sprawiedliwości odczuwanej przez zwyczajnych obywateli. Teoretycznie bardzo, bardzo ważna funkcja, która mogłaby wyraźnie zmienić to, jak postrzegany jest Sąd Najwyższy i wymiar sprawiedliwości w Polsce. W praktyce, no cóż, nie mamy tutaj najlepszych doświadczeń. Ta zmiana była dość nagła, zaskakująca, nie było wiele czasu na jej przygotowanie, w związku z czym, kiedy Senat poprzedniej kadencji wybierał ławników, okazało się, że brakuje chętnych, trzeba było organizować dodatkowy nabór, bo takich osób, które mogłyby się cieszyć zaufaniem Senatu, a jednocześnie zgłosiły się w tym postępowaniu, było zbyt mało. Kolejny taki wybór pod koniec 2021 roku, kiedy skończy się kadencja obecnych ławników, Senat będzie znów wybierał tych na kolejną kadencję. Opozycja ma więc sporo czasu do tego, żeby przygotować dużą kampanię informacyjną i zachęcać obywateli z autorytetem, doświadczeniem życiowym, na przykład przedstawicieli jakichś zasłużonych środowisk obywatelskich, czy osoby z jakimś wyjątkowym dorobkiem etycznym, takich, które pokazują, że są symbolem tego, że rozumieją, na czym polega sprawiedliwość, nie tylko ta proceduralna, ale też taka życiowa, do tego, żeby chciały pełnić tę zaszczytną funkcję. Czy to się zdarzy? Znów zobaczymy dopiero za jakiś czas, ale warto trzymać kciuki za to, żeby opozycja chciała skorzystać z tej szansy i właśnie takich zasłużonych obywateli do bycia ławnikami w toku tych najbliższych 2 lat umieć zachęcić. Co się z tym wszystkim wydarzy? Cóż, stoimy u progu tej 4-letniej kadencji, kiedy rzeczywiście opozycja ma szansę na to, żeby na nowo zdefiniować swoją rolę w polskiej polityce i pokazać, że rzeczywiście inna polityka jest możliwa, że można rządzić inaczej niż robi to Prawo i Sprawiedliwość. No i to jest na pewno wielka nadzieja dla opozycji, no bo jeżeli wykorzysta tę szansę, to być może zyska nowych wyborców, nowych sympatyków, tych, którzy uwierzą, że rzeczywiście opozycji nie chodzi tylko o wojnę z PiS-em, ale o jakieś nowe standardy w życiu publicznym. Te wszystkie 5 propozycji, które dzisiaj przedstawiłem, to propozycje bardzo proste, to znaczy to nie są rzeczy, które wymagają jakiejś wielkiej zmiany, one nie wymagają zmiany prawa, zmiany regulaminu, tylko to są dzisiaj tak naprawdę przewidywane polskim prawem
sposoby konsultowania projektów ustaw, organizowania wysłuchań publicznych, organizowania referendów, wyboru ławników itd., itd. To wszystko tak naprawdę w polskim systemie prawnym jest i to jest w większości przypadków od wielu lat, ale kiedy dzisiejsza opozycja rządziła, niezbyt chętnie z tego wszystkiego korzystała. Być może tym razem będzie inaczej. Cóż, na koniec wiele osób po tym, jak ogłosiliśmy Pakt Demokratyczny, zwracało nam uwagę, że nasze oczekiwania wobec nowej kadencji są bardzo idealistyczne, naiwne i to wszystko się na pewno nie wydarzy. Pewnie jest w tym sporo racji i mieliśmy tego pełną świadomość, kiedy formułowaliśmy Pakt Demokratyczny, natomiast chcieliśmy wysłać taki wyraźny sygnał, że oczekujemy od klasy politycznej trochę lepszego sposobu działania, ale na pocieszenie muszę powiedzieć, że nie okazaliśmy się chyba najbardziej idealistycznym środowiskiem. Krótko po wybraniu opozycyjnej większości w Senacie ciekawego wywiadu udzielił Ludwik Dorn, który zadania dla nowego Senatu chyba postawił jeszcze ambitniejsze niż my w tym naszym pakcie demokratycznym i w tym dzisiejszym nagraniu. Ludwik Dorn mówi o tym, że Senat powinien się przekształcić w takie centrum analiz strategicznych, które będzie z uniwersytetów, think tanków, organizacji obywatelskich zasysało wszystkie dobre pomysły, przekształcało je w znakomite prawo i wtedy dopiero pokaże, że Senat naprawdę jest czymś zupełnie nowym w polskiej demokracji, a opozycja wie, jak lepiej rządzić państwem, bo dzisiaj przecież ta wiedza jest rozproszona w różnych środowiskach naukowych, obywatelskich, eksperckich. Wystarczyłoby, żeby opozycja do niej sięgnęła. Cóż, czytałem te słowa Ludwika Dorna z dużym zainteresowaniem i nadzieją, ale obawiam się, że za 4 lata nie będziemy specjalnie poważnie wspominać tych wszystkich oczekiwań, które dzisiaj jeszcze możemy formułować. Mam nadzieję, że się pomylę. My na pewno przez najbliższe 4 lata będziemy patrzyli na to, jak Senat wypełnia swoje obowiązki, będziemy patrzyli na to, jak swoje obowiązki wypełniają ministrowie, posłowie w Sejmie, większość rządząca, większość senacka i w ogóle wszyscy, po to, żeby próbować przynajmniej w taki sposób, jaki możemy jako obywatelskie środowisko pozarządowe, próbować wpływać na tę politykę, informować Was o tym, kto korzysta z takich proobywatelskich form sprawowania władzy, a kto, mimo że one istnieją zapisane w prawie, zupełnie je sobie lekceważy. Jeżeli chcielibyście, żeby takich inicjatyw jak Pakt Demokratyczny, czy takich postulatów jak te, które dzisiaj wygłosiliśmy, było więcej, wesprzyjcie nas. Po pierwsze, możecie subskrybować nasz kanał gdzieś tutaj, albo możecie przekazywać nam stałe darowizny gdzieś tutaj, albo odwrotnie. Thank you.